kolejnym odcinku programu Snooker dla każdego poruszymy temat rotacji, czyli bardzo ważnego elementu występującego w każdym zagraniu. Postaramy się wytłumaczyć ich działanie oraz wykorzystanie przez zawodników w możliwie najprostszy sposób. Oddaję głos trenerowi Grzegorzowi Biernackiemu. Zacznijmy zatem od podstawowych rotacji. Na początku te w pionowej osi białej bili, czyli rotacje postępowe, rotacje wsteczne oraz oczywiście stopball. Na boczne rotacje też przyjdzie pora, ale to w dalszej części odcinka. Rotacja postępowa to taka, gdzie zagrywamy powyżej środka białej bili. Im wyżej zagramy, tym biała dalej poleci za bilą zagrywaną. I tu mały przerywnik. Jeżeli zastanawialiście się, po co zawodnicy korzystają z kredy, to właśnie do zagrywania rotacji. Kreda zwiększa przyczepność między tipem a białą bilą. Jeżeli zagramy skrajnie w białą bilę, ona i tak poleci do przodu. Rotacja wsteczna jest przeciwieństwem postępowej. Zagrywamy w dół białej bili, tak aby cofnąć białą w naszym kierunku. Trzecia rotacja, o której powiemy, to rotacja stopball, czyli taka, która zatrzymuje białą bilę zaraz po kontakcie z czerwoną. Można to zagrać na dwa sposoby. Pierwszym, najbardziej znanym sposobem na zagranie stopbola to uderzenie ciut poniżej środka białej bili i dosyć mocno. Drugim sposobem będzie zagranie nisko w białą bilę ze wsteczną rotacją oraz odpowiednio lekko, tak aby rotacja wytraciła się do czerwonej. Dwa zupełnie różne uderzenia, z inną siłą i z inną rotacją. No ale efekt ten sam. Jak to wytłumaczyć? Między suknem a białą zawsze powstaje lekkie tarcie, które wytraca rotację. Precyzyjne uderzenie musi być idealną kompozycją siły i odpowiedniego punktu uderzenia na białej bili, tak aby uzyskać pożądany efekt. To tarcie między suknem a białą bilą zawodnicy też potrafią wykorzystać, na przykład w uderzeniach dragshot, czyli uderzeniu ze wsteczną rotacją, w którym biała i tak podąża za bilą zagrywaną. Najlepiej będzie Wam to zaobserwować na uderzeniu w zwolnionym tempie. Uderzenia dragshot najczęściej wykorzystywane są przy zagraniach przez cały stół. Teraz już wiecie, jak zawodowcy kontrolują białą bilę przy centralnym ustawieniu. No dobra, a co się stanie, jeżeli na bili zagrywanej mamy kąt? Podstawową wiedzę, jaką musicie posiąść, to, że przy zagraniu z idealnym stopbolem biała po kontakcie z czerwoną będzie odchodzić pod idealnym kątem prostym względem kieszeni. Przedstawione uderzenie to chyba doskonały przykład. Zagrywając stopbola jestem w stanie idealnie przewidzieć kierunek białej bili. Im wyżej będę uderzać, tym dalej poleci biała względem środka bandy. Analogicznie zagrywając poniżej stopbola, biała będzie kierować się w drugą stronę. Zagrywając wsteczną rotację, zaliczam ostatnią czerwoną. Doskonałym przykładem zastosowania tej wiedzy jest rozbicie z niebieskiej. Wydawałoby się, że trzeba tu użyć jakiejś skomplikowanej rotacji, ale tak naprawdę jest to zagranie ciut poniżej środka białej bili. W grze w snookera stopball jest bardzo ważnym punktem odniesienia dla oszacowania kierunku białej bili po zagraniu. Teraz przechodzimy do zagrań z boczną rotacją. Warto wiedzieć, że zawodowcy korzystają z prawego lub lewego boku białej bili, głównie wtedy, kiedy biała odbija się od bandy na stole. Przy takim uderzeniu jak to, boczna rotacja specjalnie nie wpłynie na zachowanie białej bili. W takim uderzeniu biała będzie kręcić się bez celu dookoła własnej osi. Boczne rotacje trzeba zatem wytłumaczyć na bandzie. Zagrywając w środek, biała oczywiście odbije się równo. Za to z lewą rotacją odkręci się od bandy z mojej perspektywy w lewą stronę. Z prawą rotacją w prawo.
Tutaj z lewą boczną rotacją po dwóch bandach ułatwiam sobie pozycjonowanie na czerwoną. Bez niej biała pewnie ustawiłaby się na bandzie. Podobne zagranie będzie, gdy czerwona stoi po drugiej stronie różowej. Tym razem z pomocą przychodzi uderzenie w prawą stronę białej bili. Zagrania z bocznymi rotacjami zdecydowanie ułatwiają kontrolowanie białej bili po stole. Mamy nadzieję, że dzięki tej wiedzy o zachowaniu białej bili pod wpływem rotacji dużo ciekawiej będzie Wam się oglądało snookera w Eurosporcie. Oczywiście zajęliśmy się tymi najbardziej podstawowymi wariantami. Czekamy na Wasz odzew. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć wykorzystanie tych bardziej zaawansowanych rotacji. Do zobaczenia już niebawem. Już teraz zasubskrybuj kanał Eurosportu Polska, aby zagwarantować sobie prenumeratę kuriera snookerowego.